Wiecie, ja mówię to z całą świadomością i z całą odpowiedzialnością za to, co mówię, i wiem, że Bóg zamierzył na tym miejscu zrobić coś szczególnego. W tym miejscu mówię o Śląsku Cieszyńskim. Wiecie, i to nie jest moje chciejstwo, to nie jest nasze chciejstwo, to nie jest coś, co my sobie wymawiamy, ale to jest to, co słyszymy. To jest to, co odbieramy. I mówię to z całym przekonaniem, że Bóg wyleje z tego miejsca swojego ducha na Polskę. I cieszy mnie to, że czasem rozmawiam z kimś z innych miejsc, z innych terenów Polski, mówią to samo. I pięknie, i super. To znaczy, że Bóg chce mieć więcej ognisk, żeby zapalić Polskę. Amen? Więc, pastorze Jakubie, cały zespół Nation of Fire, dziękujemy wam. Dziękujemy wam, bo kiedy wy wyjedziecie, kiedy my się rozjedziemy do domu, to ktoś może powiedzieć, no i co? No było, minęło. Nieprawda. W duchu jest przesunięcie. W duchu jest przesunięcie. Amen? I po tym wstępie tytuł, który nie pasuje do wstępu. Czy to już jest czas na przebudzenie? Prawda, że nie pasuje. Ale po kolei dojdziemy do tego pytania, które jest oczywiście wzięte prosto z Biblii. Kochani, ten event nazywa się Czas Poruszenia. Ale to jest tylko nazwa? Czy ktoś to traktuje jak po prostu tylko nazwę własną jakiegoś wydarzenia? Oj nie, dla mnie to jest coś dużo więcej. Czas poruszenia, czyli czas na Boże poruszenie. Więc wierzę, że to jest czas na Boże poruszenie. Gdybym zapytał, czy oczekujesz na Boże poruszenie, myślę, że każdy stąd zakrzyknie, że tak. No zapłaciliście za bilety, jesteście tutaj, więc myślę, że frekwencja świadczy o tym, że jesteście w jakiejś intencji, że dlatego, że czekacie na przebudzenie, chcecie być w tym. Tylko moi drodzy, tyle razy już dziś padło, dziś, wczoraj, co to jest przebudzenie. Więc nie chcę już powtarzać tego, co zostało powiedziane, ale wiecie, tak po prostu z języka polskiego, co to oznacza przebudzenie? No ktoś śpi i się musi obudzić, prawda? Rano budzik dzwoni, czy raczej smartfon dzwoni. Trzeba się obudzić. Trzeba budzić się ze snu, żeby rozpocząć żyć. Wiecie, i przebudzenie w znaczeniu duchowym jest dokładnie tym samym. Musimy się obudzić z takiego poprawnego, chrześcijańskiego, w cudzysłowie normalnego życia do prawdziwego życia, o którym tu słyszeliśmy. Do prawdziwego życia w Chrystusie. Z takiego dobrego do prawdziwego, owocnego. Przebudzenie, moi drodzy, musi rozpocząć się gdzie? Dobrze pokazujecie. Ode mnie. I każdy powinien tą rękę tam skierować. Moi drodzy, bo to jest tak, kiedy ja słyszę słowo przebudzenie, to pierwsze skojarzenie, kiedy tak ogólnym obiegu słyszymy przebudzenie, to co mamy na myśli? Tłumy ludzi, którzy przychodzą do Chrystusa, tak? To jest takie pierwsze skojarzenie. Prawda, ale nie w tej kolejności. Najpierw my musimy się przebudzić, potem będzie się dziać coś więcej. To będzie konsekwencją, że my jako kościoły, jako liderzy, jako każdy z nas, w sensie członek kościoła, czy po prostu wierny, się przebudzi. To wygeneruje, że będzie przebudzenie to, o którym myślimy. Moi drodzy, mówię to bardzo, bardzo serio. Muszę się przebudzić. Musisz się ty przebudzić. Wiecie, mówię to dlatego tak serio, bo ja sam tego doświadczyłem. I to może takie nie do końca chlubne jest, że, ale mam odwagę o tym powiedzieć, że wiele lat byłem w miejscu dobrym. Dobrym. Ale nie było tej mocy. Nie było tego życia. Nie było tego przepływu. Tak, jakby powinien być. Wiecie, i musiało przyjść do mnie to przebudzenie. To przebudzenie, o którym mówię. To nowy wymiar odświeżenia. Nowy wymiar Jego obecności. Ale moi drodzy, wciąż Go potrzebuję. Ciągle każdy z mówców tu mówił, jest więcej, jest więcej, jest więcej. A więc to przebudzenie dotyczy i tych, którzy są w miejscu totalnie suchym,
ale i tych, którzy są w miejscu obfitości. Moi drodzy, niestety powiem tak, w życiu chrześcijan, mówiąc ogólnie, często powiela się pewien schemat. Absolutnie nie w każdym przypadku, absolutnie nie, ale jednak jest to zauważalne. Schemat bardzo niechlubny, który nie powinien mieć miejsca, ale życie pokazuje, że ma. Czyli człowiek nawraca się i co jest? Euforia, radość, szczęście, entuzjazm, energia. O, świat by zdobył dla Chrystusa, jeśli nie świat, to przynajmniej swoje miasto. Amen? Ma wizję, jak to zrobi. Jest pełen power. Ale mija trochę czasu i ogień przygasa. Różne rzeczy gaszą ten ogień. Niestety czasem nawet współwierni z Kościoła gaszą ten ogień. Ile razy słyszałem, a przejdzie mu. Czyli dorówna do tych miernych. Inne okoliczności gaszą czasem nasz ogień. I co potem? Po latach jest taki chrześcijanin, który, jak to tu na Śląsku się mówiło, dobry, wierny, ale mierny. Czyli byle jaki. My drodzy, ale nie po to Chrystus umarł. Nie po to Chrystus umarł, by Jego dzieci jakoś tu wegetowały. By jakoś tu żyły i czekały na pochwycenie. Mamy trwać w bliskości Pana i nieść ogień przebudzenia wszędzie tam, gdzie mamy na to wpływ. Amen? My jesteśmy po to powołani, żeby zmieniać okoliczności. Jesteśmy po to powołani, żeby zmieniać świat w Jego mocy, by poszerzać Jego królestwo, by w autorytecie Jezusa zaprowadzać Jego rządy na tej ziemi. Modlimy się w modlitwie pańskiej jako w niebie, tak i na ziemi. Ale jak to się ma stać? Przez nas. Moi drodzy, smutne jest widzieć wierzących, którzy od lat funkcjonują w ten sposób, że całe ich chrześcijaństwo to niedzielne nabożeństwo albo jeszcze śródtygodniowe, jeżeli są bardziej gorliwi. Bez mocy, bez pasji, bez autorytetu. Ale powiem wam, że to nie jest jeszcze problem. Bo takiego kogoś Bóg może od tak zapalić. Problem jest wtedy, kiedy taki ktoś uważa, że jest w dobrym miejscu. Że jeżeli ktoś taki uważa, że to jest norma chrześcijaństwa, że to jest właściwy standard chrześcijaństwa, no wtedy jest problem. Posłużę się pewnym obrazem. Niedawno słyszałem jednego z pastorów, który mówił, że wyjeżdżali z żoną na pewien obóz, gdzie usługiwali. To chyba był obóz jakiś tam młodzieżowy czy rodzinny, ale oni na tym obozie usługiwali. Lata temu to było. I wyjechali na wieś. Ten obóz był na wsi. No ale lata temu to było, więc to było po prostu gospodarstwo rolne. Kto jest ze wsi, jak ja, to wiecie, jak to wygląda. Zwierzęta, krowy, świnie i tak dalej, i tak dalej. A więc jeżeli ktoś nie wie, to w takim miejscu jest tak zwany obornik albo po prostu gnój. Po naszemu. I śmierdzi. A jak jest upał, to tym bardziej. I to generuje jeszcze coś takiego, że jest pełno much. Wiecie, i to pastorstwo mówiło, że było pełno much, takich grubych, tłustych, takich obrzydliwych, którzy się wszędzie pchało. Przy jedzeniu, przy czymkolwiek, wszędzie. Oni nie mogli wytrzymać. Gdyby to był po prostu odpoczynek, znikliby po jednym dniu. No ale nie mogli. Ale dlaczego to mówię? Bo mieszkańcy uważali, że jest wszystko okej. Mieszkańcy w ogóle nic nie czuli. Żadnego smrodu. Żadnych much nie zauważali. Nic im nie przeszkadzało. Taki był ich standard życia. Oni w ogóle nie myśleli o tym, żeby coś zmodernizować, żeby coś zmienić, bo do tego się przyzwyczaili. To był ich standard. Kochani, jaki jest twój standard chrześcijaństwa? Co jest twoim standardem chrześcijaństwa? Czy tylko to, by przetrwać do pochwycenia, by jakoś tu żyć, by jakoś funkcjonować, by po prostu być na nabożeństwach i jakoś żyć? Moi drodzy, dlatego potrzebujemy przebudzenia. Podobnie jak to fizyczne przebudzenie bywa niemiłe.
Lubicie rano, jak budzik dzwoni? Ja nie. Ale powiem wam, że duchowe przebudzenie, zwłaszcza dla tych, którzy są bardziej w miejscu suchym, również jest niemiłe. Wiecie dlaczego? Bo trzeba wyjść poza ramy tego, co się zna. Bo trzeba wyjść poza ramy tego, może tej kultury miejsca, w którym się funkcjonuje. Może trzeba wyjść poza ramy i zrezygnować z bezpiecznej formy czy miejsca swojego komfortu. Amen? Ale tylko tam będzie życie, jeśli się na to zdecydujemy. Moi drodzy, ten niechlubny schemat, o którym wspomniałem, czyli ta pasja, wygaszanie i miernota, jest opisany w Biblii. Więc otwórzmy tą historię, którą chcę się posłużyć. Będzie to z Księgi Ezdrasza. Tak w ogóle już zapowiadam, że będę posługiwał się dwoma obrazami, dwoma historiami. Jedną tą, którą za moment przeczytamy, a drugą tą, która wybrzmiała na końcu w modlitwie pastora Leszka. Myślałem, że jeszcze będzie głosił kazanie. To Eliasz. I Eliasz, który rozprawiał się z prorokami i modlił się o deszcz. To będzie drugi mój obraz. Ale lądujemy w pierwszym Ezdrasza, pierwszy rozdział, pierwsze trzy wersety. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Persji, po to, aby spełniło się słowo Pana wypowiedziane ustami Jeremiasza, Pan pobudził Cyrusa, króla Persji, w głębi jego ducha, aby ogłosił postanowienie w całym swoim królestwie, a także przekazał na piśmie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Pan Bóg niebios dał mi władzę nad wszystkimi królestwami ziemi. On też polecił mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie, która leży w Judzie. Kto zatem wśród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyrusza on do Jerozolimy leżącej w Judzie i, uwaga, niech buduje tam świątynię Panu, Bogu Izraela. On bowiem, ten w Jerozolimie, jest prawdziwym Bogiem. Moi drodzy, ten obraz budowania świątyni będzie jakby wiodącą myślą. Czym ona jest dzisiaj dla nas? Musimy zrozumieć, czym była świątynia dla Izraelitów wtedy. Najpierw był to przybytek, później świątynia. Było miejsce Bożej obecności, o której dziś tyle i wczoraj tyle słyszeliśmy. Ale zrozummy, że poza tym miejscem nie było innego. Jeżeli Izraelita chciał spotkać się z Bogiem, z Bożą obecnością, to musiał znaleźć się w świątyni. Nie było innej możliwości. Więc kiedy Bóg przez proroków zapowiadał, że z powodu ich życia będzie zniszczona świątynia, że pójdą do niewoli, że świątynia zostanie w ruiny obrócona, nikt w to nie wierzył. Nikt w to nie wierzył, bo nikt nie zakładał, żeby to stało się możliwe, żeby Bóg zniszczył jedyną nić połączenia z ludem. I nie wierzyli w to. A kiedy to się stało, to było największą traumą. Nie było większej traumy dla Izraelitów jak to, że nie ma świątyni. Czyli nie ma miejsca, gdzie mogą spotkać się z Bogiem. I teraz następuje ten werset. Niech budują świątynię. Więc moi drodzy, tu nie chodzi tyle o mury, o cegły, że oni zbudują coś fizycznego. Chodziło o to, że zbudują miejsce dla Bożej obecności. Zbudują miejsce, gdzie stąpi Boża obecność i wszystko zmieni. Więc kiedy ja dziś będę posługiwał się tym obrazem, niech budują świątynię, jako wezwanie do nas, mam dokładnie to na myśli. Mam dokładnie to na myśli, czyli chcemy budować tron Bożej obecności w swoim życiu i w swoich społecznościach. Moi drodzy, więc powiedziałem, będą dwa obrazy. Przeskakujemy na moment do tego drugiego. Pierwsza Królewska, 18:1. Pan skierował do Eliasza słowa tej treści. Idź, pokaż się Achabowi, chcę bowiem spuścić deszcz na ziemię. Zanim pójdziemy dalej, dwie ważne myśli na tym etapie. Kto jest autorem pomysłu, żeby budować świątynię? Kto? No Pan Bóg, oczywiście. Myślicie, ludzie chcieli czy nie chcieli? No pewnie, że chcieli, marzyli o tym. Ale autorem tego pomysłu jest Pan Bóg. W drugim przypadku było 3 lata suszy. Więc każdy był spragniony deszczu. Ale czyja to była inicjatywa, że spadnie deszcz?
idź, pokaż się Achabowi, chcę bowiem, Bóg mówi, chcę bowiem spuścić deszcz na ziemię. Dlaczego to jest tak ważne? Musimy zrozumieć, że w dzisiejszym czasie, kiedy my żyjemy tym oczekiwaniem na przebudzenie, że to jest od Niego myśl, że to jest Jego decyzja, że to jest Jego pomysł. Naszym zadaniem jest tylko to usłyszeć. Naszym zadaniem jest tylko podpiąć się pod to, co On chce robić i płynąć dokładnie razem z Nim. Wiecie, gdybyśmy myśleli, że to jest takie od nas, że to myśmy wymyślili, jest niebezpieczeństwo. Że kiedy wydaje się nam, że coś nie idzie za szybko, to będziemy chcieć może coś sami wygenerować, sami coś podsycić. To jest niebezpieczne, bo to będzie z ciała i Bóg tego nigdy nie przyjmie. To pierwsza rzecz. A druga, kiedy przebudzenie już wybuchnie. Zobaczcie, co powiedziałem. Nie jeśli, tylko kiedy. Zwróciliście uwagę? Kiedy wybuchnie, nikt z nas nie przypisze sobie chwały, bo to jest Jego pomysł, bo On tego chce, bo On to zaplanował. My tylko musimy to usłyszeć i za tym podążać. Więc wracamy do Ezdrasza. Jest polecenie. Niech wyrusza do Jerozolimy leżącej w Judzie i niech budują tam świątynię Panu, Bogu Izraela. A więc logicznie, słuchajmy, jaki był powód powrotu Judejczyków do ojczyzny? Czy tym powodem było to, żeby się osiedlili? Czy tym powodem było to, by odrodzili się jako naród swojej państwowości i religijności? Czy tym powodem było to, żeby pobudowali domy, pozakładali rodziny? Też. To też był powód. Ale zauważcie, nie pierwszy, nie najważniejszy. Najważniejszym powodem było, wracacie po to, by budować mój dom. To jest cel, to jest priorytet. Priorytetem jest, budujecie świątynię. Przy okazji będą załatwione inne sprawy. No i właśnie, tu zaczyna być ten niechlubny schemat. Oni wracają do Jerozolimy i podejmują pracę. I przeskoczmy do 3 rozdziału, 10 werset do 11. A gdy budowniczowie położyli fundament przybytku Pana, kapłani w swoich odświętnych strojach i z trąbami oraz lewici, synowie Asafa, z cymbałami zebrali się, aby chwalić Pana według wskazań Dawida, króla Izraela. Wznieśli oni Panu pieśń pochwalną i dziękczynną za to, że jest dobry i że Jego łaska nad Izraelem trwa na wieki. A cały lud wznosił okrzyki radości na chwałę Pana, ciesząc się, że położono fundament pod Jego świątynię. Wow, wyobrażacie sobie ten moment? Oj, Izraelici potrafią być spontaniczni. Oj, myślę, że tam było naprawdę gorąco, gwarno. To było niesamowite. Tłumy ludzi wielbią Boga, tłumy ludzi wiwatują na cześć Boga, że podjęli pracę, że już jest fundament położony. Ile radości, ile pasji, ile uwielbienia, ile energii, ile wizji, jak to będzie wyglądać pięknie. Więc początek piękny. Niestety schemat się rozpoczyna. Ezdrasza 4:4 czytamy, wrogowie studzili ich zapał. Są zawsze wrogowie, którzy będą studzić twój zapał. Czy to będą okoliczności, czy to będzie ktoś z rodziny, czy to będzie nadmiar obowiązków, cokolwiek. Idziemy dalej. Wrogowie ich odstraszali od budowy. I skracając to, używali przeróżnych metod, żeby zatrzymać budowę. I kto zna Biblię, to wiecie, że się im to udało. Niestety to się im udało. Zaległa cisza na placu budowy. Moment, czy Bóg zmienił zdanie? Czy Bóg powiedział, słuchajcie, skoro macie taką presję, skoro macie takie nieprzyjemne sytuacje, zatrzymajmy. Nie narażajcie się, zatrzymajmy tą budowę. Jak się uspokoi, to będziemy budować dalej. Tak? Absolutnie nie. Nadal Boże polecenie, Boże priorytet, wypuszczam was z niewoli po to, byście budowali mój dom, było aktualne. To, że zaległa cisza na planie budowy nie była Bożym planem. To była strategia diabła. W którym miejscu dziś jesteś? Jak z twoją budową duchową? Czy dzisiaj z entuzjazmem, pasją budujesz królestwo?
Czy budujesz tron Jego obecności w swoim życiu, płoniesz dla Niego i wszyscy to widzą? I innych zapalasz? Czy może już ledwie coś tam, jakieś duchowe młotego czasu do czasu stuknie? A może już jest cisza? Może zaległa cisza na twoim duchowym placu budowy? Chodzisz oczywiście do kościoła. Jesteś może i liderem, może jesteś w służbie. Wszystko wygląda okej, ale nie ma życia. Ale nie ma przepływu. Ale nie ma tego budowania tronu Jego obecności. A Boży plan do twojego życia i do mojego życia się nie zmienił. Boży plan do tego regionu się nie zmienił. A Boży plan jest, chcę spuścić deszcz. Boży plan jest, buduj mi tron swojej obecności, buduj mi dom. I tak minęło 15 lat. Mówię teraz o świątyni. Mówię to, co było zapisane w Księdze Ezdrasza. 15 lat ciszy na placu budowy. Wiecie, jak wygląda budowa po 15 latach? Ja miałem okazję tam w naszym terenie, gdzieś tam mogłem widzieć, jak wygląda porzucona budowa. Wiecie, po kilku latach cegły już takie są skruszałe. Po jeszcze paru latach już tam jakieś drzewa w tym rosną. Tam, gdzie były cegły, tam, gdzie był fundament. O czym to mówi? Albo budujesz, albo jest regres. Nie ma stagnacji. Nie ma neutralnego miejsca. Porzucona budowa obróci się w ruinę. To jest proces. To nie jest szybko, ale taki będzie efekt. A więc mam pytanie. Ja wiem, że to pytanie ogranicza się do jakiejś tylko cząstki z nas. Może do paru osób, być może, ale mimo to go zadam. Ile lat jest ciszy na twojej budowie? I wiesz, na to pytanie trudno jest ściemniać. Bo to widać. Jeśli mi nie wierzysz, to posłuchaj tego, co powiedział apostoł Paweł. 1 Tymoteusza 4,15. Oto zabiegaj i temu się poświęcaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Widoczne dla wszystkich. Ale jakie to są mocne słowa. Oto zabiegaj, temu się poświęcaj. Wiecie, co to jest poświęcać się? Musisz coś zostawić, żeby coś innego zrobić. To jest tak mocne, to jest taki ładunek w tym. Zabiegaj, poświęcaj się. Ale widoczne to jest dla wszystkich. Tego się nie da ukryć. Kiedy mówię dla wszystkich, to dla kogo? Dla wszystkich, którzy nas widzą w kościele, w sąsiedztwie, tak? Pozwólcie, że podwyższymy troszeczkę poprzeczkę. Dla twoich dzieci. Mogę jeszcze podwyższyć? Dla twojej żony. Dla twojego męża. To ma być widoczne. Nie chcę robić zamieszania, ale miałbyś odwagę teraz zapytać żony czy męża, widzisz we mnie wzrost? Widzisz we mnie? Czy widzisz we mnie, jak poziom namaszczenia wzrasta? Bo żona wszystko wie. Bo mąż wszystko wie. Zgadza się? A nasze postępy mają być widoczne dla wszystkich. Dobrze, lądujemy znowu do Księgi Ezdrasza. 5.1. W tym czasie swoją działalność rozpoczęli prorocy Ageusz i Zachariasz, syn Iddo. Przemawiali oni do Żydów mieszkających w Judei i w Jerozolimie, a czynili to w imieniu Boga Izraela, który był nad nimi. Przeczytałem ten fragment tylko dlatego, żebyście nie myśleli, że teraz błądzę po księgach prorockich, nie wiadomo w jakim celu, bo zaglądniemy i do Ageusza, i do Zachariasza. Ale ten fragment nam pokazuje, że to jest ten moment, dokładnie ten moment, kiedy została zatrzymana budowa. Cisza trwa 15 lat i Bóg posyła Ageusza i Zachariasza. Troszeczkę więcej będziemy Ageusza, Zachariasza tylko lekko wspomnimy. Ageusza, pierwszy rozdział, pierwsze dwa wersety. W drugim roku panowania króla Dariusza, w 6 miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, Pan za pośrednictwem proroka Ageusza skierował do Zorobabela, syna Szyjatiela. O, jakie trudne te słowa, nie? Też mieli imiona kiedyś.
namiestnika Judei do arcykapłana Jozuego syna Jehosadaka słowo tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas, by budować dom Pana. Czy teraz tytuł już nam coś podpowiada? Zobaczcie, co tam się dzieje. Jeszcze raz chronologicznie. Jest moment, kiedy jest nakaz, wyruszajcie do Jerozolimy, budujcie mój dom. Druga odsłona, budują dom, jest mnóstwo radości, eksplozja chwały, mnóstwo energii. Za chwilkę widzimy studzony zapał, zatrzymana na 15 lat. I teraz przychodzi Ageusz z Zachariaszem i mówią, budujcie dom Pana. To jest nadal aktualne. I co słyszą? Czy oni teraz słyszą? Nie, to nie jest Bożym pomysłem, to nie jest Bożą wolą, żeby budować dom Pana. Tak słyszą? Nie. Tam każdy Izraelita wiedział, że to była Boża wola. Tam wszyscy wiedzieli, że to mają robić. Tylko był inny problem. Nie mamy czasu. Tu jest problem. Nie mamy czasu. Jeszcze nie nadszedł czas. Wiemy, że trzeba, ale kiedy? I wiecie, co jest najciekawsze? Nikt tak werbalnie nie powiedział. Niczyich ust takie słowa nie wyszły. Bo to nas dalszy kontekst pokazuje. Czynami to pokazali. Czynami pokazali, że gdzieś mają budowę. Bo zajęli się wszyscy swoim. Jak jest dzisiaj? Kiedy Duch Święty dziś nam przypomina, że mamy budować dom Pana, budować tron Jego obecności, to kto z nas powie, że to jest zły pomysł? Że to nie jest Bożą wolą? No nikt. Nikt się taki nie znajdzie. Chyba, że ktoś. Ale nie wierzę. Jak kto się z nas znajdzie, który powie, nie mam czasu? Ktoś tak zrobi? Ktoś powie, stanie, sorry, chciałbym, nie mam czasu. Ale wielu to zrobi. Nie powie, tylko zrobi. Ale wielu po prostu tego czasu nie znajdzie. Bo troszczy się o swoje. Kochani, tu jest kwestia priorytetów. I cały czas ta księga i cała ta historia wskazuje nam na kwestię priorytetów. Priorytetem było, wychodzicie z niewoli, żeby budować dom. To było priorytetem cały czas i nikt go nie odwołał, a oni zajęli się czymś innym. Może powiesz, pastorze, ja to wszystko rozumiem, ale kiedy? Nie mam czasu. Tutaj pastor Jakub wczoraj wspomniał już to, że właśnie nikt tak nie powie, tylko będą się żołądkować o to, że kolejne spotkanie. Moi drodzy, powiem tak, że to, co naprawdę kochasz, będzie priorytetem. Zawsze na to znajdziesz czas. To, co naprawdę kochasz, zawsze będzie na pierwszym miejscu. Idźmy dalej. Czytajmy słowo od trzeciego poniżej. W związku z tym Pan za pośrednictwem proroka Ageusza przekazuje takie słowo. Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy mój dom leży w ruinach? Oto tak mówi Pan zastępów. Rozważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, zbieracie mało. Jecie, ale nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Odziewacie się, lecz nie jest wam ciepło. Kto zarabia, gromadzi do dziurawego worka. Jaki jest zarzut Boga do Judejczyków? Czy Bóg ma do nich pretensje, że oni zainwestowali w swoje domy? Czy Bóg ma pretensje, że obsiewają pola? Czy Bóg ma pretensje, że dbają o swoje obejścia, że dbają o jedzenie i tak dalej, i tak dalej? Nie. Bóg ma pretensje o to, że poprzestawiali priorytety. To wszystko też było ważne. Jakie są nasze priorytety? Może zadam takie proste, choć brutalne pytanie. Po co jesteś chrześcijaninem? Po to, żeby troszczyć się o siebie? Po to, żeby zajmować się sobą?
Jest jeden werset, znaczy mnóstwo, ale jeden przytoczę, który bardzo mocno rozprawia się z tym. 2 Koryntian 5,15. Umarł zaś za wszystkich, chodzi oczywiście o Jezusa, umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Zostałem powołany, zostałeś powołany, powołana po to, żeby już nie żyć dla siebie, dla swoich celów, ale dla Jego celów. To zmienia perspektywę. To zmienia życie. A ktoś pomyśli, ojej, jak tak dla Jego celów, tylko to On mnie zajedzie. Tyle roboty mi da, że szok. To nie znasz Ojca, jeśli tak myślisz. On jest dobrym Ojcem, On jest dobrym pasterzem, nie zajedzie cię. Wiesz, kiedy można się zajechać? Kiedy robimy to sami. Kiedy służbę pełnimy sami, bez Jego mocy, bez Jego ducha. Wtedy tak, ale z Nim nie. Jego jarzmo jest lekkie. Jego służba jest lekka, ale z Nim, w Jego duchu. Moi drodzy, więc jeszcze raz, nie żyjemy dla siebie. Żyjemy tutaj po to, aby wykonywać Jego wolę, by niszczyć dzieła diabelskie, które są wokół nas, by ustanawiać Jego panowanie, Jego rządy. A jeżeli my to odwracamy, to przychodzą konsekwencje. Jeżeli my odwracamy Bożą zasadę priorytetów, przychodzą konsekwencje. Te konsekwencje przyszły również tam dla nich. Czytaliśmy, że sieją wiele, mało zbierają i tak dalej, i tak dalej. I Bóg za pośrednictwem Ageusza mówi takie słowa: zważcie, jak się wam powodzi. I to pytanie dzisiaj ja zadaję sobie i wam. Jak się ci powodzi? I kompletnie nie myślę o rzeczach finansowych, materialnych. Duchowo. Mam pytanie, jak ci się powodzi? Czy naprawdę jesteś spełniony w Chrystusie? Czy naprawdę jesteś w pełni szczęśliwy w Chrystusie? Czy naprawdę jesteś zwycięzcą w Nim? Bo tak wśród wierzących jest tyle frustracji. Gdyby wielu było szczerych, to by zapytało jak Gedeon. Panie, skoro jesteś ze mną, to co jest grane? To gdzie są te wszystkie cuda? To czemu jest tak źle, skoro miało być tak dobrze? Ileż to chrześcijan pozwala diabłu w swoich domach, w swoich rodzinach robić, co chce? Ileż małżeństw żyje obok siebie albo w ogóle są, doświadczają wzajemnego odrzucenia, frustracji? Ileż ludzi, chrześcijan, dzieci Bożych, w kościele się uśmiechających, żyje pod brzemieniem trosk, zmartwień, ciężarów? Kiedy przychodzi choroba, kiedy przychodzi diagnoza lekarska, załóżmy nowotwór, jak reaguje człowiek tego świata? Panika, strach, płacz. A chrześcijanin? Jakże często tak samo. Jakże często dokładnie tak samo. Słuchajcie, czy po to nas Chrystus powołał? Czy po to Jezus zapłacił cenę na krzyżu, żebyśmy tak żyli? Moi drodzy, jesteśmy dziedzicami. Jesteśmy dziedzicami. Do nas należy to, co ma Ojciec. Biblia mówi, że jesteśmy posadzeni wraz z Chrystusem w okręgach niebieskich. Co to oznacza? Co to dla nas oznacza? Miejsce z Chrystusem duchowo w okręgach niebieskich to jest miejsce władzy. To jest miejsce autorytetu. I każdy wierzący ją ma. Pytanie, czy o tym wie. Czy używa. Czy jest tego świadomy. Ale to my mamy panować. To te, przepraszam za porównanie, te muchy tłuste mamy tępić. A nie pozwalać im chodzić i dręczyć nas wszędzie, gdziekolwiek są. Werset 7 mówi, tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się nad swoim postępowaniem. I ten czasownik, zastanówcie się, jest jednym z dwóch kluczowych na to przesłanie. Zapamiętajmy go, ja go będę przypominał. Zastanów się. Zastanów się nad swoim postępowaniem. Drugi za moment padnie. Werset 9. Bo zauważcie, liczyliście na wiele, a jest niewiele.
Przynieśliście to do domu i zdmuchnąłem to. Z jakiego powodu? Oświadcza pan zastępów. Z powodu mojego domu, bo leży w gruzach, a każdy z was zabiega o własny dom. To dlatego niebo wstrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swój plon. Sprowadziłem suszę na ziemię, na góry i na zboże, na moszcz i na oliwę i na wszystko, co wydaje ziemia, na ludzi, na bydło, na wszelki trud waszych rąk. Moment. Kto stoi za brakiem błogosławieństwa? Kto stoi za wszystkimi tymi klęskami? Diabeł? O? Ale uważajmy, żeby nie popaść w drugą stronę. Bo jeżeli powiemy Bóg, to ja się z tym nie zgodzę. Tu jest odpowiedź. To dlatego niebo wstrzymało swoją rosę. No to dlaczego? Jest odpowiedź. To dlatego tak się stało, więc szukamy odpowiedzi. Werset wcześniejszy. Z powodu mojego domu, bo leży w gruzach, a każdy z was zabiega o swój dom. To jest konsekwencja naszego postępowania. To jest konsekwencja naszego wyboru. Więc moi drodzy, jeśli widzisz, że w swoim życiu nie potrafisz powiedzieć, że jesteś w pełni usatysfakcjonowany, że w twoim życiu są te elementy, o których wymieniałem i można ich wymieniać i wymieniać, takie te negatywne, te momenty słabości, to bardzo prawdopodobne, że dlatego, że są poprzestawiane priorytety. Bardzo prawdopodobne, że to jest właśnie dlatego, że jego dom w moim, twoim życiu leży w gruzach, że budowa jest zatrzymana. Ale powiecie, ale dobra, to jest Stary Testament. No to zobaczmy do Nowego. Znajdziemy dokładnie to samo, nawet w tej samej oprawie, w sensie w tych samych okolicznościach, czy w tym samym kontekście może najlepiej. Mateusza 6, rozdział 31-33. Tam jest znowu mowa o tych rzeczach bytowych, tych codziennych. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się ubierzemy, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. To jest ekonomia Bożego Królestwa. To jeżeli my mamy właściwie priorytety poustawiane, to On o wszystko się zatroszczy. Więc pierwszym tym czasownikiem, czy tym wyzwaniem, które chcę zaakcentować, jest zastanówcie się. Zastanówmy się nad naszym postępowaniem, zastanówmy się nad miejscem, w którym jesteśmy. A drugi jest w wersecie 8. Idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. To jest aktualizacja pierwotnego planu. To jest przypomnienie oryginalnego Bożego planu. Idziecie z niewoli budować mój dom. Teraz jest przypomnienie. Budujcie mój dom. Wyprzedzam troszeczkę i faktycznie tak się stało. Izraelici podjęli to wyzwanie. Poszli w góry, zaczęli budować dom. Ale wrócę do tego. Chcę dokończyć ten werset. Idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno, budujcie mój dom. Spodoba mi się on i zostanę w nim uwielbiony, mówi Pan. Znaczy spodoba mi się. Przecież tu nie ma mowy w ogóle o jego kształtach. Nie ma w ogóle mowy o jego wystroju. Moi drodzy, Bóg mówi, spodoba mi się to. Będę szczęśliwy z tego z powodu, że będę mógł was zagościć. Że będę mógł was zaszczycić swoją obecnością. Że przyjdę swoją obecnością i staniecie się nośnikami mojego przebudzenia. To mówi Bóg, spodoba mi się to. Wtedy będę szczęśliwy. I w końcu ten werset kończy się i zostanę uwielbiony. Wiecie, uwielbienie kojarzy się nam z reguły z tym, co dzieje się tutaj na scenie, prawda? Grupa uwielbienia, my uwielbiamy. Ja kocham uwielbienie. Kocham uwielbienie i kto mnie zna, ten wie, że zawsze mi go za mało. Zawsze bym chciał, żeby było dłużej. Ale okazuje się, że posłuszeństwo Bożej woli, powrót do oryginalnej Bożej woli jest czymś, co go uwielbi. I to musi iść w parze. A więc, moi drodzy, te dwa wyzwania. Zastanów się, czy w ogóle chcesz przebudzenia? Czy to już jest czas na przebudzenie? Zastanów się, co jest twoim DNA? Zastanów się, jaki w ogóle jest standard twojego chrześcijaństwa? A drugie wezwanie, buduj mój dom.
buduj mój dom. I to tak brzmi ogólnie trochę. Skonkretyzujmy, co pod tym można by podpisać. Więc buduj mój dom. Co mamy konkretnie zrobić? Jeśli trzeba, to odnów swoją relację z Bogiem. Jeśli trzeba, to pokutuj. Jeśli odszedłeś gdzieś w ciemne miejsce, może w jakiś grzech, to pokutuj. To po pierwsze. Usłysz ten duchowy budzik, który wzywa cię w jego ramiona. Po drugie, nie zgadzaj się z miejscem, w którym jesteś. I to jest słowo do każdego. Do mnie również. To już wielokrotnie padło z tego miejsca. Zawsze jest dalej. Po trzecie, usłysz głos Ducha Świętego, który mówi, chcę spuścić deszcz. Usłysz głos Ducha Świętego, który mówi, buduj mój dom. Słuchajcie, głos Ducha Świętego to mówi. To się nie da ukryć w tym regionie, a wierzę, że w innych też. On jest mocno wyczuwalny, jego głośno słychać. Jeśli go nie słyszysz, to zadbaj o relację z Duchem Świętym, bo on to mówi. I teraz powiem parę rzeczy, które tylko wymienię, a później ich omówię. Więc pozwól, żebyś zobaczył w duchu to, co Bóg chce zrobić. Zobacz w duchu, że to, co Bóg chce zrobić, już jest postanowione. Tylko my to musimy zobaczyć i ściągnąć modlitwą do rzeczywistości fizycznej. Teraz to troszeczkę rozwinę. I tutaj bardzo pomocna będzie historia właśnie Eliasza. Eliasz usłyszał Boży głos, który brzmiał, jak przed chwilką cytowałem, idź, pokaż się Achabowi, bo chcę spuścić deszcz na ziemię. I zauważcie, że to zdanie zmieniło życie Eliasza. Wcześniej o nim niewiele wiemy, w zasadzie to nic. Ale od tego momentu, zobaczcie, dla kogo żyje Eliasz? Eliasz absolutnie już od tego momentu nie żyje dla siebie. Żadne jego cele, żadne jego pomysły nie wchodzą w grę. Żyje dla tego, który go powołał. I Eliasz, już pomijam te historie, choć piękne, z potokiem Kerit, z wdową Sarepty Sydońskiej, z rozprawianiem się z prorokami Baala. Przeskoczę do tego momentu, kiedy już było po tej akcji na Górze Karmel, kiedy on przychodzi do Achaba i mówi mu takie zdanie. Pierwsza Królewska, 18:41. Potem Eliasz powiedział do Achaba, podnieś się, jedz i pij, bo już słychać szum ulewnego deszczu. No crazy. Jakiego deszczu? Przecież była susza. Przecież nie było żadnego sygnału do tego, żeby cokolwiek mogło się zmienić. Więc Eliasz tak po ludzku mówi jakieś głupoty. I to nie jeden raz. On później przeskakuje historię dalej, kiedy już ta mała chmurka, do której na końcu wrócę, się pojawiła, to co mówi do swojego sługi? Idź, powiedz Achabowi, żeby zaprzęgał i uciekał, bo idzie ulewa. A przecież nic nie widział. Mała chmurka. O czym ona świadczyła? Widzicie, dwukrotnie Eliasz mówi jakieś dziwne rzeczy. Dwukrotnie Eliasz jakby wyprzedza fakty. Pytanie, czy naprawdę wyprzedza fakty? Czy raczej stwierdza fakty, które widzi w duchu? I to jest istotne. Słuchajcie, on stwierdza fakty, które widzi w duchu. Wiara i ogłaszanie nigdy nie są głupie. Nigdy nie są ślepe. One podążają za tym, co widzą w duchu. Więc, moi drodzy, mega ważne pytanie jest, którego zaraz rozwinę. Co widzisz? Co słyszysz? Bo to, co widzisz w duchu, to, co słyszysz w duchu, będzie determinować to, dokąd podążysz. Czy widzisz oczami ducha już przebudzenie, czy widzisz problemy w kościele? Czy widzisz i rozpalasz sobie tą myśl, te marzenia o zbawionej Polsce, o przebudzonym regionie? Powiem wam, że mniej więcej rok temu, pod koniec zeszłego roku, miałem taki trochę trudniejszy czas, kiedy zacząłem, nie wiem, zajmować się bardziej rozwiązywaniem bieżących sytuacji, bieżących problemów. I gdzieś ta wizja, gdzieś to ostre patrzenie do przodu
gdzieś się rozmyło. I wiecie, i zacząłem się czuć, jakbym tak się kręcił wokół za własnym ogonem. Ale dzięki Bogu Bóg przyszedł i potrząsnął mną. Obudził mnie i wyostrzył mój wzrok. Nie będę tutaj szczegółów opowiadał. Ale to jest bardzo ważna myśl. Co widzisz? Czy widzisz to przebudzenie? Czy go wyczuwasz? Bo jeśli nie, bo jeśli go nie widzisz, jeżeli za tym nie tęsknisz, to wiesz co? Ono przyjdzie. Ono przyjdzie, ale może ciebie ominąć. I będziesz zgorszony z boku patrzył, co tam wyprawiają. A to będzie Bóg, a to będzie przebudzenie. To pytanie, co widzisz, pojawia się również w naszym tekście, tym z Ageusza. I zobaczmy na ten tekst, bo to pytanie jest bardzo istotne. Ageusza, 2 rozdział, 1-3 wersety. W 7 miesiącu, 21 dnia tego miesiąca, Pan przez proroka Ageusza przekazał słowo tej treści. Powiedz Zorobabelowi, synowi Szeatiela, namiestnikowi Judei i arcykapłanowi Jozłemu i synowi Jehoshadaka i całej reszcie ludu. I całej reszcie ludu. Czyli nie tylko do przywódców, do każdego z nas dziś tutaj siedzącego. Czy pozostał pośród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim wy widzicie go teraz? Czy nie jest on jak nic w waszych oczach? Spójrzmy na to nieco głębiej. Pytanie rozpoczyna się od tego, czy są tutaj ludzie, którzy pamiętają dawną świątynię. Byli? Pewnie, że byli. Dla związłości jest bardzo jasno powiedziane. 2 rok króla Dariusza. Tam żyje Daniel. Jest ministrem czy premierem. Więc jego współcześni bardzo możliwe, raczej na pewno są tutaj i słyszą te słowa. Ale zobaczcie, w którym momencie to pada. Jestem wdzięczny Bogu, że tak wyraźnie to jest napisane. Daty są podane. Czyli od momentu, kiedy oni wznowili budowę, do momentu, kiedy pada to pytanie, nie minął miesiąc. Powiedzcie mi, co można zrobić w miesiąc na takiej budowie? No troszkę posprzątać chyba. Troszkę ogarnąć. Te chwasty powyrywać i zacząć coś tam porządkować, coś tam robić. To nie jest budowa jakiegoś domku jednorodzinnego, tylko świątyni. I słuchajcie, Bóg przychodzi po niecałym miesiącu od rozpoczęcia budowy i pyta, co widzisz? Jakim ten dom widzisz? Fizycznymi oczami widzieli gruzy. Więc zrozumiałe jest, że Bóg nie pyta o to, co widzisz z oczkiem fizycznym. Bóg pyta, jakie masz marzenia. Co widzisz? Jaki ten dom będzie? Jaki będzie miał wpływ? I Bóg chciałby, żeby odpowiedzieli już tym, co im później powiedział. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż poprzednia. Bóg chciał, żeby to widzieli, żeby to zobaczyli. Pytanie nie mogło dotyczyć faktów, pytanie nie mogło dotyczyć rzeczy fizycznych, bo one były faktycznie w rozsypce. Co widzisz? Bóg pyta, co widzisz? I dalej ich zachęca właśnie tym słowem. Ale wrócę jeszcze do tej myśli o tych seniorach. Znaczy, nie chodzi mi tutaj fizycznie o seniorów, ale tam byli oni seniorami, bo w wieku Daniela. Dlaczego w ogóle Bóg o to zapytał najpierw? Widzicie, bo jest pewne zagrożenie. Ci, co pamiętali dawną świątynię, dzisiejszą budowę mogli potraktować jak nic wartościowego. Tylko tęsknili do tamtej. Tylko tęsknili do tego, jak było tam kiedyś, w tej pięknej kiedyś świątyni. Istnieje zagrożenie, że ci, którzy pamiętają przebudzenie lat 90., 80., na dzisiejsze poruszenie mogą tak patrzeć. I patrzeć tylko z nostalgią na to, jak było kiedyś, nie rozpoznając tego, co Bóg robi dzisiaj. A powiem wam, że przyszła chwała tego domu będzie większa niż poprzednia. Przebudzenie tego okresu będzie większe niż kiedykolwiek przedtem. Amen. A więc, moi drodzy, ponownie stawiam te dwa pytania, czy raczej te dwa czasowniki.
Po pierwsze, zastanów się. Zastanówmy się, jaki jest twój i mój standard chrześcijaństwa. Na czym skupiasz swój wzrok? O czym marzysz? Co widzisz? Bo to ustawi nasze priorytety. I drugie, buduj mój dom. I wracamy do Eliasza na moment, bo musimy zobaczyć, co znaczy buduj mój dom. I to jest to, co w modlitwie już pastor Leszek praktycznie przekazał, ale może nie wszyscy słyszeliście. Słuchajcie, moi drodzy, czy Eliasz powiedział sobie: Achabie, jedz i pij, bo słyszę szum ulewnego deszczu i pozwól, że dosiądę się do ciebie. Ja jestem wykończony po tym Karmelu. Miał prawo? Miał prawo. Miał prawo być wykończony fizycznie i psychicznie po tym, co tam się wydarzyło. Eliasz tego nie zrobił. Eliasz na szczyt, na górę. Głowa między kolana. Wiecie, jakie to jest niewygodne? Próbowałem. Próbowałem sobie tak to zwizualizować, sam na sobie tutaj nie będę pokazywał, jak to jest. Mega niewygodne. Ale ja myślę, że on daje głowę między kolana, żeby nie widzieć fizycznych faktów. Żeby nie widzieć tego, co w tym przestrzeni fizycznej do niego dociera. I w uszach, i w oczach. I walcz. Ale to jest ciekawe, że on od razu na początku mówi do swojego sługi: pójdziesz 7 razy. To nie było tak, że idź, popatrz, czy tam coś się nie dzieje, wrócił, nie ma. Idź drugi, trzeci, czwarty, piąty, siódmy. To nie tak było. Od razu na starcie mu powiedział: pójdziesz 7 razy. A to nam pokazuje, że 7 to jest liczba pełni. A więc od razu było determinacja: walczymy do końca. Walczymy do skutku. Liczba pełni. Więc tu nie chodzi o 7, Żydzi doskonale wiedzą o tym, my sobie to musimy tłumaczyć, że to nie chodzi o 7, to chodzi o pełnię, o efekt. A więc, moi drodzy, te dwie rzeczy muszą być połączone. Musisz usłyszeć w duchu, musisz zobaczyć w duchu. Wiecie, bo jeśli tego nie widzimy, to tak trochę tak bez celu krążymy. Wiecie, jeżeli ktoś powie: idę w góry, super. Ja z moją żoną bardzo lubię. Nie mamy na to zbyt wiele przestrzeni, ale w tym roku już tam jakiś szczyt Beskidzki zaliczyliśmy. Ale mamy cel. Na przykład idziemy na Rysiankę. Ktoś z tych terenów to wie. I dotrzemy tam. Bo mamy cel. Bo mamy wizję. Tam idziemy. A jeżeli ktoś mówi: idzie w góry, wyszedł z domu, poszwędał się, połaził gdzieś po lesie, gdzieś połaził, wrócił. Gdzie byłeś? No w górach. Ale gdzie? Co zdobyłeś? Nie wiem. Rozumiemy to? Więc musi być wizja, musi być cel. Musi być coś nie od nas wygenerowane. Duch Święty nam mówi, my to musimy łapać. Ale potem idziemy. Potem idziemy. Potem głowa między kolana. Do skutku. Tak, aż przyjdzie Boże przebudzenie. I jeszcze powiedziałem, że na koniec będzie wzmianka o małej chmurce. Jeszcze mam parę minut, więc będę wierny tej obietnicy. Pamiętacie z tego opisu biblijnego, że za 7 razem sługa widzi małą chmurkę. Jak małą? Jak pięść ludzka. No więc co to jest? No nic. Nic, co mogłoby świadczyć, że przyjdzie zmiana. Nic, co mogłoby świadczyć, że przyjdzie przełom. Ale Eliasz wie, że to już jest od Boga. Eliasz wie, że ta chmurka jest od Boga. I dlatego mówi: zaprzęgaj, bo zmokniesz. Widzicie, Bóg przez proroka Zachariasza, to jest jeden moment, kiedy o nim wspomnę. Już nie czytajmy, tylko to powiem. Bóg przez proroka Zachariasza karci lud. Dokładnie to jest ten sam moment, co mówi z nimi Ageusz. Mówi im zarzut, że gardzą małymi początkami. Czyli czym? Tym, że rozpoczęli pracę, tym, że pełno gruzów wokoło, tym, że robota idzie zbyt wolno. Ale to było od Boga, choć było takie niepozorne. Wiecie, kiedy my możemy gardzić czymś, co robi Bóg? Przecież to jest jakieś absurdalne. Zgardziłbyś tym, co robi Bóg? No nie. Ale wiecie, kiedy to robimy?
kiedy nie rozpoznajemy, że to jest Bóg. Bo jest zbyt małe. Albo nie mieści się to nam w głowie. Albo wykracza spoza naszych przyzwyczajeń. I wtedy wzgardzimy tym, bo tego nie rozpoznajemy. Kiedy Bóg porusza się w uwielbieniu, rozpoznajesz małą chmurkę? Czy przeszkadza ci forma? Kiedy Bóg porusza się w ten sposób, że posyła słowa prorocze, wizje, sny odnośnie przebudzenia na Śląsku Cieszyńskim, widzisz tę małą chmurkę? Czy to lekceważysz? Kiedy Bóg po raz kolejny gromadzi setki głodnych ludzi w jednym miejscu, widzisz tę małą chmurkę od Boga, czy to lekceważysz? Kochani, to nie jest takie, wiecie, obojętne. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Zapłakał nad miastem. Zapłakał nad Jerozolimem, będąc świadomy konsekwencji. A jaki był powód? Nie rozpoznałeś. Nie rozpoznałeś czasu swojego nawiedzenia. I dlatego go odrzucili. Nie rozpoznałeś Mesjasza. Wiecie, gdyby lud izraelski rozpoznał, że Jezus to Mesjasz, no przecież by go nie odrzucili. Przecież tęsknili za Mesjaszem. Modlili się o Mesjasza, żeby przyszedł. Problem w tym, że go nie rozpoznali. I odrzucili. Więc słuchajcie, kochani, bądźmy podłączeni do tego, co mówi Duch Święty. Bo jest zagrożenie, że możesz nie rozpoznać, że to, co się dzieje, to jest z Ducha. I wtedy z tym zgardzisz. I końcowy tekst. I zaraz będziemy się modlić. Ageusza 2, 4, 5. Już taki tekst pełen zachęty. Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan. Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka. Bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan. Do dzieła, bo jestem z wami, mówi Pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was, nie bójcie się. Do dzieła cały ludu tej ziemi. Bo Bóg jest z nami. Kochani, to jest mega zachęcające. Ta obietnica, mój duch jest stale pośród was. Wiecie, nie musimy niczego robić sami. Nawet nie wolno nam robić czegokolwiek samym, bo zniszczymy jego dzieło. Jeżeli zaczniemy robić sami, zniszczymy to, co on chce zrobić. Ale jest obietnica, mój duch jest stale pośród was. Więc kochani, te dwa wezwania. Po pierwsze, zastanówmy się, jaki masz standard chrześcijaństwa. Czy przetrwać do pochwycenia, czy sprowadzać jego panowanie na tę ziemię? Czy niszczyć dzieła diabła, czy żyć w ich cieniu? Po drugie, zastanówmy się, jak się powodzi. Duchowo. W końcu zastanów się, o czym marzysz. Co jest twoją wizją, co jest twoim celem. I w końcu drugi czasownik, buduj mój dom. Do dzieła, bo mój duch jest stale pośród was. Pamiętacie Eliasza, o którym tu mówiłem? Co on na końcu zrobił? Coś zaskakującego. Biegł szybciej niż konie. Po co? Nie wiem. Ale wiecie, co mi to mówi? Duch. Duch Święty, w mocy Ducha. Pewnie to jest symbol tego, żeby każdy widział, że wszystko, co zrobił, rozrobił w mocy Ducha. Bo taki bieg był niewykonalny dla człowieka. Niewykonalny. Więc wszystko, co robimy, robimy w duchu. A więc, moi drodzy, jest czas poruszenia. Czas poruszenia dla Polski. I teraz mam pytanie. To, od którego rozpocząłem. Bo lud tam, co odpowiedział? Nie mamy czasu. A co my odpowiemy? Co my dziś odpowiemy? I nie chodzi o to, co my odpowiemy słowami, tylko co odpowiemy decyzjami, co odpowiemy czynami.